moi drodzy, witam Was w najnowszym vlogu na kanale i dzisiaj jest bardzo, bardzo ekscytujący dzień i bardzo ekscytujący vlog. Dlaczego? Po pierwsze, dzisiaj zakończyliśmy ogromne porządki w autobusie. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, to właśnie w nim to się wszystko działo. Po drugie, jesteśmy w nowym stanie. Dawno nie odwiedziliśmy nowego stanu. Jesteśmy bardzo podekscytowani. A po trzecie, dzisiaj po raz pierwszy w całym naszym życiu zobaczymy gejzer. I to niezwykły gejzer. Jest dosyć wyjątkowy. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Dokładnie o godzinie 8 musimy być tam, żeby się nie spóźnić na wybuch. Stan, do którego dzisiaj wjechaliśmy, to oczywiście, jak się pewnie domyślacie, Idaho. Dziwne dźwięki są w tym Idaho. Ja się bardzo cieszę, ponieważ jest to ulubiony stan wielu osób i wiele osób już nam go polecało. Myślę, że nie bez powodu, ale będziemy sobie to sami powoli odkrywać. Jeśli chodzi o gejzer, to zdecydowanie mamy full experience, bo już czuć zapach siarki. Także nie brakło. Zapach jaj. Aktualnie znajdujemy się w centrum miasteczka Soda Springs i tutaj jest ten słynny gejzer. Jest to jedyny na świecie gejzer na uwięzi. Podobnie jak w słynnym Old Faithful, który mam nadzieję niedługo zobaczymy, ten gejzer również wybucha z powodu ciśnienia, które tworzy się przez połączenie dwutlenku węgla z wodą pod ziemią. Ten gejzer natomiast jest troszeczkę inny od wszystkich innych na świecie, ponieważ jest kontrolowany. Jest przy nim zamontowany silnik elektryczny, który jest aktywowany przez zegar i zamyka on oraz otwiera zawór na końcu rury. A sam gejzer powstał w 1937 roku. Wiem, że tutaj był wiercony basen, ponieważ pod spodem znajdowały się właśnie hot springs, czyli te gorące źródła. I w pewnym momencie wiertło 90 metrów pod ziemią uderzyło w złoże gazu i wody pod ciśnieniem. Po kilku miesiącach niekontrolowanego wypływu wody, kiedy miasto było bardzo bliskie zalania, w końcu zamknięto studnię, instalując zawór na rurze. A teraz jest to jedna z głównych atrakcji tego miasteczka. A miasteczko samo w sobie jest bardzo, bardzo małe. Jeszcze przed chwilą nikogo tutaj nie było, ale zaczęli się zbierać ludzie i do wybuchu zostały dosłownie 3 minuty, także czekamy. Jestem ustawiona centralnie na wprost tego gejzera i jak będzie we mnie strzelał, to po prostu uciekam stąd, bo podobno zostawia jakieś takie białe plamki na ciuchach, na samochodach, także nie chcę białych plamek na moim aparacie. Wy też nie chcecie. Dookoła tego gejzera znajduje się taki drewniany mostek, po którym można się przejść. Cały ten wybuch trwa podobno około 12 minut, także myślę, że będziemy mieli czas. Oczywiście, że pryska prosto w kamerę. Jak będą kropeczki, to wyczyszczę od razu, jak wrócimy do autobusu. Teraz nie mam jak. Z minutę to trwało, zanim się wystrzelił, ale leci i idę zobaczyć go z innej perspektywy. Tomasz też idzie. Koniec. Ciekawe, ciekawe, takie coś inne dla nas przynajmniej. Pierwszy raz, no fajnie. Ale ja chcę zobaczyć taki naturalny, naturalny. Taki naturalny, wiecie, naturalny. Nie na zegar. Tak jest. Dobra, jedziemy dalej, co? Jedziemy dalej. Woda jest letnia. Nie jest na pewno gorąca. I śmierdzi. Na jednej z tych tablic, która tam była, jest opisana taka historia, że jak tutaj znaleźli to złoża tej gorącej wody, to jakiś Kostek sobie wymyślił, że zbuduje ośrodek leczniczy, bo tędy jakieś szlaki z Oregon i Kalifornii przechodzą, więc będą ludzie, będą turyści. No i on ten ośrodek zbudował, jak się okazało, nie było zbyt wielkiego zainteresowania, oprócz zainteresowania urzędników, bo zadzwonił tutaj do nich urzędnik od wód i gejzerów, nie pamiętam dokładnie, i kazał wyłączyć ten gejzer, bo się rozregulowywuje gejzer Yellowstone, ten najbardziej słynny gejzer, którego nazwę ty pamiętasz, ja nie pamiętam. Tak? The Old Faithful. The Old Faithful gejzer.
także musieli go zamknąć. W tym momencie ten gejzer ma pozwolenie na wystrzeliwanie raz na godzinę. Także ten gejzer działa 365 dni w roku, co godzinę wybucha 24 godziny na dobę. Dzisiaj witamy się z Wami z Idaho Falls. Przyjechaliśmy tutaj po przede wszystkim odbiór paczek i dostaliśmy poważną lekcję od tego miejsca, że jak się zamawia paczki z Amazonu, to trzeba sprawdzać, dokąd się zamawia i kiedy te miejsca są otwarte, bo jak się okazało, nie wszystkie miejsca są otwarte 24 na dobę i nie wszystkie miejsca są otwarte nawet w weekendy. Także przyjechaliśmy odebrać paczkę i jej nie odbierzemy, bo tak. Jest sobota. Paczkomat ten Amazonu jest w sklepie, a sklep jest zamknięty. Super. Nie spodziewałam się, że robią paczkomaty w sklepach, które nie są otwarte w weekend. No ja też nie. No ale już wiemy. Tak, teraz już wiemy, ale doszliśmy do wniosku, że możemy podjechać do sklepów i jednak kupić te rzeczy, które zamówiliśmy w sklepie, więc sobie anulujemy to zamówienie i kupimy w sklepie. A jesteś pewna, że to się tak da zrobić? Wszystko pod kontrolą, tak. Okay. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałam pokazać, mianowicie. To jest najlepszy wynalazek tego dziesięciolecia. Upały. Sprzedała go nam moja ciocia, ciocia Lidzia, pozdrawiamy. To są winogrona, które zamroziliśmy. To smakuje jak lody. I polecam spróbować, zwłaszcza w takie gorące dni, lepsze jak jakiekolwiek słodycze, cukierki, lody czy cokolwiek. No, naprawdę rewelacja. I dla dzieci będzie też rewelacyjne. Spróbujcie koniecznie, my się trochę tym ratujemy. Mhm. Kurde, to lepsze od kawy. Chciałbyś opowiedzieć, co się wydarzyło wczoraj? Z naszymi planami? Zmieniły się. Poszliśmy na zakupy po prostu, bo odjechaliśmy daleko od centrum. I stwierdziliśmy, że tam jest więcej sklepów, więc może zrobimy sobie zakupy, bo potrzebujemy trochę ciuchów do Polski. No, prawda jest taka, że byliśmy centralnie pod galerią handlową, także wykorzystaliśmy to. Aczkolwiek nie za mądrze, bo dzisiaj jest jeszcze bardziej gorąco niż było wczoraj. Tak, dzisiaj jest heatwave, ma być 36 stopni i mogliśmy dzisiaj pójść na zakupy i siedzieć w klimatyzowanym molu, No ale wczoraj też było gorąco, także niewielka różnica będzie, nic straconego. Tak, dzisiaj ruszamy zwiedzać Idaho Falls. Idaho Falls. Podejrzewam, że będą jakieś wodospady, bo w nazwie jest Falls. No oby. Nie będę Wam tego pokazywać, bo wiem, że nie po takie rzeczy jesteście na tym kanale, ale tylko Wam się pochwalę, że kupiłam sobie dwie pary spodni, spódniczkę i trzy bluzki. A ja nic. Nie, buty. Jeszcze buty trekkingowe sobie kupiliśmy oboje. Na początek idziemy zobaczyć Japanese Garden, który znajduje się w samym centrum miasta i musimy się wybrać taką kładką nad rzeczką, żeby się do niego dostać. Z tego, co jest tutaj napisane na tej tablicy, jest to jedno z takich najbardziej odwiedzanych miejsc w Idaho Falls właśnie. I zajmują się tym ogrodem wolontariusze. Można tutaj zobaczyć różne dzikie zwierzęta, takie jak bobry, są gęsi, są jakieś szczury rzeczne i inne. Także ciekawe, czy coś uda nam się zobaczyć. Podejrzewam, że nie, jak zwykle. Ten mech wygląda tak, że chciałabym go dotknąć, ale nie mogę. Powiem Wam, że to miejsce jest tak zadbane, jest tak piękne i spokojne, że po prostu zachęca, żeby sobie usiąść gdzieś na ławeczce albo na trawce i wyciszyć się, pomedytować cokolwiek właśnie w tych dźwiękach natury i taka bryza leci z wodospadu. No super, bardzo mi się podoba. Właśnie mówię Tomkowi, że musimy coś takiego wybudować przy naszym przyszłym domu. Ja już to dawno temu zaplanowałam. O, no widzicie, rozumiemy się. Oto jest ścieżka.
Czego tu brakuje? Bardzo mi się podoba Goldena. Czego tu brakuje? Ryb. Rybek, no. Słuchajcie, jeśli chodzi o Idaho Falls, to nie jest jakieś miasto, do którego trzeba koniecznie przyjeżdżać, żeby je zwiedzić, ale ten park, ten ogród bardzo mi się podobał i zaczynam zauważać tutaj taki temat przewodni japoński. Dlaczego, powiem wam później, bo mamy zamiar odwiedzić jeszcze jedno takie japońskie miejsce dzisiaj. Nie wiem, dlaczego właśnie tak jest tutaj. Ja myślę, że to jest przypadek. A czemu jesteś tak poza kadrem? Ja myślę, że to jest przypadek. Tak? Może to jest przypadek. Może masz rację. Dobra, gdzie idziemy dalej? No idziemy na jakąś taką ścieżkę wzdłuż tej rzeki. Riverwalk. Riverwalk, dokładnie. Ma być okay. Ładnie. Let's go! Teraz już wiadomo, że Idaho Falls nie bierze swojej nazwy znikąd. Właśnie przy wodospadach znaleźliśmy chyba nie maliny, tylko jeżyny, bo te czerwone owocki są twarde, a tam widać, że się zrobiły już czarne. I tutaj również widać. Mam nadzieję, że to są jeżyny, a nie jakieś podróbki. Oh my god. Jeżyna! O, jaka słodka! Dobra, no. Wow. Ale nigdy nie widziałam takich malutkich jeżyn, a one wyglądają jakby były dojrzałe. Są tak słodkie. Poziutkie, no? Dobra. Oczywiście niedźwiedzi nie brakuje, aczkolwiek te są w takich przesadzonych rozmiarach trochę, bo tamten wygląda jak łoś, a nie niedźwiedź. I są pokryte mchem i rosną na nich takie kwiatuszki. Prześliczne. Idea dobra, wykonanie takie ło. Znaczy, tamte dwa są ekstra, ale znaleźliśmy trzeciego, który wyglądem bardziej przypomina bałwana. Zarósł trochę. Ale super pomysł. Wodospadów nie brakuje. Cała trasa, którą idziemy, jest wzdłuż właśnie takiego wodospadu. A tutaj na dole widać takie skały. No, lawa to jest po prostu. I widzieliśmy właśnie taką tabliczkę w tamtym ogrodzie, w którym byliśmy. Że oni zbierają te kamienie i próbują uzupełnić też ten ogród japoński nimi. Znaleźliśmy też łosia i ten już wygląda jakby miał takie adekwatne rozmiary do normalnego łosia, aczkolwiek nie wiem, jak z rogami. I nie zarósł. Nie, nogi mu nie zarosły. Czwarta świątynia Mormonów, która powstała w stanie Idaho. I tak jako ciekawostka powiem wam, że populacja Mormonów w Idaho wynosi 25%. Jest to drugi stan, w którym właśnie jest ich najwięcej, a pierwszym stanem jest Utah, w których Mormonów jest ponad 60%. Jeszcze tylko wyjaśnię, że Mormoni i Świadkowie Jehowy to nie są te same religie, bo pojawiały się takie komentarze ostatnio pod filmami. No i tyle o Mormonach. My teraz sobie przyszliśmy na ławeczkę, chwilę usiąść, odpocząć w cieniu, ale jest bardzo przyjemne to miasto, podoba mi się. Chwilę posiedzieliśmy nad rzeczką, tak w ogóle to ta rzeka się nazywa Snake River, teraz mi się przypomniało, ale w pewnym momencie Tomek latał dronem i ja się zaczęłam nudzić, zaczęłam szukać jakiegoś ciasteczka albo kawki i znalazłam miejsce, w którym była takie naprawdę zachęcająco wyglądające ciastko. I szliśmy chyba 20 minut tutaj. I się okazało, że to nie jest w centrum miasta, tylko na takich totalnych obrzeżach. Że teraz, zanim wyciągnęłam kamerę, to zapytałam się Tomka, czy na pewno powinnam wyciągać tą nie, kamerę. Nie, to nie jest tak. Podobno Idaho Falls jest bezpiecznym miastem, także.
Miejsce, do którego zaszliśmy, to jest niby cukiernia, ale szyby w tej cukierni są po prostu matowe z brudu i nie ma takiej możliwości, żebym ja stamtąd zjadła ciastko. Po prostu nie. Cała ta okolica jest taka trochę matowa. Tylko matowa, no. I pachnie rybą i I te restauracje i to nie wszystko. No cóż, w każdym mieście są miejsca piękne, są miejsca mniej piękne, nie? To prawda, szczególnie w Ameryce. Tak. Szczególnie w Ameryce. Także weszliśmy do sklepu, wzięliśmy sobie coś do picia, ja nawet nie wzięłam, bo wyglądało to wszystko bardzo niezachęcająco. No i jest cukiernia. Wracamy do autobusu. Zjem sobie owoc w autobusie. Niestety, wiesz co, no, te ciastka nie wyglądają źle, tylko zostało 5. Okay. Także chyba sobie podurujemy, mogą być nie z dzisiaj. Jest niedziela, godzina 12, tak. Jest 5 ciastek. No dobra, to było nieudane. Mam nadzieję, że następne miejsce, do którego się dzisiaj wybieramy, będzie lepsze. W Stanach, jak się nie jest w centrum miasta, to trzeba się naprawdę bardzo postarać, żeby znaleźć dobrą restaurację. Często jest to niemożliwe. I najczęściej, jak już się znajdzie jakieś miejsce, to jak się siada do stołu, to się człowiek przykleja do krzesła albo do tej kanapy, do czegokolwiek, na czym się siada. Ja ostatnio szukałem czegoś, co nie jest związane z burgerami i zdałem sobie sprawę, że w tym kraju oprócz burgera to ciężko coś zjeść. I to nie jakoś tam dobrego burgera, tylko te sieciowe w większości. Tak, tutaj są tylko fast foody na każdym kroku. Więc naprawdę w niektórych miejscach z tymi restauracjami jest ciężko. Ostatnie miejsce, jakie dzisiaj odwiedzamy, to japońska restauracja, dlatego wcześniej mówiłam, że się robi temat przewodni japoński i wybieramy się na ramen. A jest to restauracja, która specjalizuje się w ramenie i nawet w nazwie mają, że to jest ramen, a nie sushi. I tak. Nie wiem, jak to się stało, ale wczoraj zaczęliśmy rozmawiać o tym, że fajnie byłoby spróbować taki autentyczny ramen. I okazało się, że tutaj jest jedna z takich najlepszych restauracji w stanie, z tego co czytałam, ludzie tak piszą. Bardzo dobre opinie. Bardzo dobre opinie i jestem na maksa podekscytowana. Nigdy nie jadłam takiego prawdziwego ramenu. Ja też nie. Ja nawet nie wiem, czy A on wy, lubił. Nawet jeśli nie wiecie, co to jest ramen, to tak naprawdę wiecie, co to jest ramen. Pierwszy taki podstawowy ramen, jaki powinien przyjść każdemu Polakowi do głowy, to jest zupka chińska. To nie jest to. My chcemy spróbować takiego autentycznego, pożywnego ramenu. Niedaleko restauracji znajduje się taki bardzo przyjemny deptak. Przeszliśmy się tutaj przejść, jesteśmy przez Snake River i Tomasz przypomniał sobie ciekawostki, których wam nie powiedzieliśmy wcześniej. Tak, no nie dograliśmy paru informacji o Idaho Falls. Na przykład tej, że Idaho Falls przed 1891 rokiem nazywało się Eagle's Rock. Czyli skała orła. Tak, skała orłów. I tutaj nawet bardzo blisko jest na rondzie taki bardzo, bardzo duży pomnik właśnie orłów na skalę. I w 1891 roku zmienili tą nazwę na Idaho Falls, czyli wodospady Idaho, ponieważ na tej rzece było bardzo dużo wodospadów. Te wodospady w ogóle nie przypominały tych wodospadów, które są teraz, bo ta wersja, która jest teraz, została zbudowana w 1976 roku i ten wodospad dzieli tą rzekę na dwie części. Część po prawej za wodospadem to jest kontynuacja rzeki, a ta lewa część prowadzi wodę do turbin, które generują prąd. To tak w dużym skrócie. Tak, i one zapewniają prąd dla 1/3 miasta. Tak jest. I są to bardzo ciekawe turbiny, bo jest to pierwszy raz tutaj w Stanach zastosowana technologia europejska. Turbina się nazywa bulb turbine, czyli żarówkowa. Cała ta turbina jest zanurzona w wodzie i do niej wchodzi się przez taki korytarz, komin, tak jak widać na zdjęciu. Jak już wiemy wszystko o Idaho Falls, możemy zjeść ramen. Okej, okay. Jesteś głodny? Jestem głodny, ale troszkę się boję, bo ja nie wiem, czy ja będę lubił takie rzeczy, bo no nie jest to schabowe z kapustką, więc nie wiem. Dobrze, że jesteś głodny, bo czytałam, że to nie jest zwykła zupka, tylko to jest taki syty, wielki posiłek. Okej, okay. No spróbujemy, nigdy nie jadłem. Ja też jestem przekonana, że albo zakocham się w ramenie, albo to będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy zamówię ramen. Tak, ja widziałem nieraz na internecie, nawet u gąciarza pamiętam, chyba pierwszy raz to widziałem, jak on tam po Japonii się szwendał, tak. I robi to wrażenie wizualne, ale mówię, ja jestem taki trochę delikatny z jedzeniem, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Hokkaido!
Dobra, jesteśmy już w restauracji i tak jak Wam mówiłam, specjalizuje się ona w ramenie. Są tutaj też dodatkowe przekąski i boba tea, czyli herbata z mlekiem, z takimi kulkami w środku, które są z tapioki. I to jest mąka, z tego co wiem. Jak nie, to Wam napiszę, nie jestem pewna. I też nigdy nie piliśmy boby. I zamówiliśmy sobie Galaxy Tea i mogliśmy wybrać dwa smaki. Wybraliśmy oczywiście marakuję i mango, ale wzięliśmy jedną, bo widziałam na zdjęciach, że to jest takie ogromne. A jeśli chodzi o ramen, to bierzemy beef ramen, ponieważ we wszystkich prawie reviews ludzie pisali o tym ramenie, że jest szałowy. A Tomek wziął sobie shio ramen, który jest na bazie kurczaka oraz wieprzowiny. I do niego dodamy marynowane jajko, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć full experience. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, z jaką ekscytacją Anita mówi o jedzeniu. Od razu ci energia wróciła. Ja o tym przed chwilą pomyślałam. Zamówiliśmy i nasza kelnerka zapytała się, czy potrzebujemy widelców, bo profesjonalnie powinno się jeść pałeczkami. Wzięliśmy tak na wszelki wypadek. Tak. Do tego są pałeczki oraz łyżka, żeby pić ten rosołek. Jestem trochę przerażona. Thank you. Dostaliśmy naszą bobę i pierwsza rzecz, jaką wiem, że się robi z bobą, to jest... Tak jest. Dobra. O, chia tu jest. Myślisz, że to będzie dobre? Ja myślę, że to będzie zarąbiście słodkie. Pachnie jak passion fruit. Dawaj, o, słodkie. Muszę kulkę upolować. Mam dwie. O! What the heck? Co to jest? Kurzelka. O Boże, Tomek będzie to uwielbiał. Ja bym tutaj dodała dużo wody i dużo lodu. To leci. Musisz spróbować. Oh my god. To jest żelka. No mówię. Ale dobre, dobre, tylko troszkę za słodkie. Ale dziwaczne. Ale intryguje mnie to. Chyba idzie nasz ramen. Alright, spicy beef. That's for me. Wow. I'll get some forks for you guys, just in case. Thank you. Co powiedziałeś? Coś mam w łyżce i nie wiem co to jest. O jajko. Dostaliśmy nasze rameny, ja mam ten z wołowiną, z kością, podobno mięso odchodzi od kości. Tomka wygląda tak. W mojej zupie jest limonka. Limonka zawsze. Co to jest to czerwone na wierzchu? Coś ostrego, na pewno. To... to się je? Powiem ci, że moje bardzo dobre, makaron. Ale moje ma też taki głęboki smak. Mam kawałek beefu. Dobra. Smakuje mi. Dobra, dobra, a co z tym jajkiem? Jajo? Chcesz pół jajka? Dawaj. Dobra, próbujemy jajko marynowane. Jestem przerażona. Mam nadzieję, że to mi nie zepsuje dnia. Czemu? Boję się. Ja też nie lubię takich wynalazków, no dobra. Takie przeróżne smaki tu są. Yep. Ja w ogóle jakbym nie poczuła konsystencji, to bym nie wiedziała, że to jajko. Nie miało smaku jajka, no, ale dobra. Mam... dużo smaków ma. Dobre, do zjedzenia. Dobra, jemy. Ramen zjedzony, boba prawie wypita. Ja jestem zadowolona i myślę, że kiedyś jeszcze bym sobie zamówiła, na pewno. I myślę, że to jest idealne danie na taki zimny, zimny dzień. Niekoniecznie na heat wave. A ty? Ja bym sobie na pewno nie zamówił tego, co zamówiłem już. Twoje było zdecydowanie lepsze. Tak. Aczkolwiek nie było złe. I to nie było wcale ostre. To było takie, jak dla mnie, to tak. Było takie idealne. Znaczy ogólnie myślę, że to jak się człowiek troszeczkę oswoi z takimi smakami, to jest bardzo dobre, bo tam się naprawdę dużo dzieje w tej zupie. Mm-hmm. I jest dużo smaków fajnych. A boba słodka w cholerę. Jezus, to tak jak mówię, to jest deser, to nie tak, jest napój jest... zwykły. Ale to może być takie amerykańskie troszkę przesadzanie z cukrem. Boba tea to jest, z tego co ja wiem, to jest tajskie. I to kiedyś tam dawno, dawno temu biedni ludzie to pili z tą tapioką, bo to było takie troszkę pożywne od razu. O.
Dobra, będziemy kończyć tego vloga. Dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa, pa. Yeah, yeah. Ja myślę, że to będzie hit. Że to jest najgorsze, że adekwatne słowo do tego, co się dzieje z gejzerem, to jest wytrysk. Zaraz będzie marudził, że muzeum zamknęli przeze mnie. Jak ktoś nie spróbuje, to niech żałuje. Ale jak ktoś spróbuje... Oła! Ugryzłem się. A jak ktoś spróbuje... Jedzonko! Jedzonko! Ale niedobra woda, kranowa. O Boże, jak mi się sikurca. Gdzie ja mam jechać teraz w ogóle? Jak wrażenia po zobaczeniu pierwszego gejzera w swoim życiu? Śmierdzi. Dobra, to teraz musimy pojechać i znaleźć kawę, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak ty, bo... Wiesz co, ja myślę, że jakbyś pojechał na przykład na tył autobusu, nie? Ale tam... Po prostu. Ale wiesz, jakiś, nawet nie musisz wiesz, się jakiś problem? No. Kupiłeś złą kawę. Let's go!